Witam Was po raz kolejny. Ostatnio przeszliśmy 4 levele. Dzisiaj myślę, że przejdziemy kolejne 4. No i cóż, musimy powstrzymać ducha faraona, który został uwolniony. My jesteśmy w nawiedzonym domu. Też mamy kilku przeciwników, m.in. duchy. Oj, które możemy jednak normalnie zabijać. Wiecie, w wielu grach duchy po prostu, duchy nie da się zabić. Tak było chociażby w Adventure Island 3. Tam duchów nie dało się zabić. W Pekkanie 2 też duchów nie da się zabić. Tak myślę przynajmniej. No i cóż, świeczki praktycznie no też nie sprawiają większych problemów. To są dosyć wkurzający przeciwnicy, oni tutaj są tylko przez jakiś czas. Ale też potrafią zdenerwować. O, to będzie dokładnie tutaj, bo poznaję po tym obrazie. Więc tak, spoko, świeczka stoi na olbrzymim świeczniku. Więc tak, tu będą takie duchy, duchy podobne trochę do Galarety. I ich nie będzie można zabić. One, i tu więcej pojawiają się one tylko wtedy, kiedy zapadnie zmrok. O, właśnie te. Wolę przed nimi uciec, bo one podążają w moim kierunku. No co, tylko jeden tam był, czy jak? A nie, jest. Nie da się go zabić, jak widzicie. Teraz tak. Pamiętam, że w tym levelu, kiedy grało się na dwóch, to była taka minigra. W trybie dla pojedynczego gracza nie da się tego trybu uruchomić. Ale cóż. Dobra, tutaj w tamtej szczelinie będzie już chyba boss. Okej, będzie boss. Powiem wam, ten boss nie tyle jest trudny, co nudny. On ma praktycznie tylko dwa ataki. Nie wiem dokładnie, ile razy musimy go uderzać. O właśnie, to jest jego drugi atak. Przy czym te ataki powtarzają się... No, nie można tego przewidzieć, jak powtórzą się te ataki. Często bywa tak, że on używa tej swojej mocy, tych mini piorunów i... To jest o tyle nudne, że nie możemy w tym czasie nic zrobić, nie możemy zadać mu żadnego ciosu. No i właśnie o tym mówiłem. No dobra, teraz chcę z nim tak na serio walczyć, no. No chodź, chodź. No nie! Może tym razem zrzuci to, co trzeba. O, chyba mnie posłuchał. A jak już nie trafimy tymi kulami, to tym bardziej będziemy pluć sobie w brodę. Szczerze to wygląda tak, jakby on mnie miał pocałować pod ogonem, ale spoko. On ma bodajże 8 żyć, coś koło tego. Znaczy mówiłem, że tego nie liczę, tak na oko teraz myślę. Na pewno ma więcej niż poprzedni bossowie, z którymi walczyliśmy. Dobra, weźcie... Weź już przestań. No ja... Widzicie, ta walka... Ten boss jest mega łatwy, ale naprawdę... Można się zanudzić, grając z nim. O, w końcu. Też bardzo dobrze jest zrobić to, co ja przed chwilą zrobiłem. Dzięki temu możemy go uderzyć dwa razy, zamiast jednego razu. No, w końcu go zabiłem. W sumie to odesłałem. Zabitego chyba nie można zabić. Dostanę coś? A tak, dostałem. Jeszcze kwestia żyć.
No i znowu dwa życia. Okej, okay, odesłaliśmy. Odesłaliśmy wszystkie duchy, które się tam znajdowały do środka. Teraz pozostaje nam skonfrontować się ze spaślakiem. Ten jednak ukrył się w jakimś miejscu. I potrzebujemy, żeby się dostać z tego miejsca, potrzebujemy trzech kluczy, które znajdują się po kolei w tych trzech miejscach. No i cóż, w tym let's playu postaram się wszystkie przejść. Okej, okay. Możemy je dowolnie wybierać. Szczerze, najpierw może wybiorę, może polećmy po kolei. Tak, najpierw udajemy się do wieży zegarowej. Okej, okay. Nie bardzo lubię tę rundę. Ze względu właśnie na te trybiki, które się okręcają. Znaczy, to właściwie są chyba koła zębate, nieważne. I też ze względu na przeciwników. Wkurzają mnie te krety z gwoździami. Denerwuje mnie boss, w ogóle wszystko mnie tutaj denerwuje. Bardzo łatwo jest tutaj spaść. Tego szczura nie możemy atakować, kiedy jest... w tym transie swoim elektrycznym. No i właśnie mówię o tych gwoździach. Skąd miałem wiedzieć, że one tam spadną? Całe szczęście, że ta runda nie trwa aż tak długo. Boss też jest dosyć... bo ja wiem. Upierdliwy. Chociaż w porównaniu z tamtego ducha chyba nic już nie przebije. W sumie nie. Jednak wycofuję to, co powiedziałem. Jest jeszcze jeden boss, który właśnie sprawia, że wręcz zasypiamy w walce z nim. Już chyba... A nie, dobra, pomyliło mi się. Myślałem, że to już będzie koniec, ale nie. Jak widzicie, wielkie serce jest takim naszym piątym sercem, które... Jak zostajemy trafieni, pojawiają się cztery. Okej, okay, i naszym bossem jest struś na dziwnym jednokołowcu. Co jest największym utrudnieniem? Na pewno jest to, że nigdy nie wiemy, dokąd on tak naprawdę pojedzie. Czy skoczy, czy przejedzie dołem. Nie wiemy tego, dlatego zawsze lepiej zeskakiwać z tych prętów. Oprócz tego, że nie jest trudny. Okej. Okay. Dobra, teraz nie mam za bardzo jak wziąć tego trybika. Jego chyba też trzeba 8 razy uderzyć, o ile się nie mylę. Okej, okay, spadaj, Strusiu, bo już naprawdę mnie denerwujesz. Jeszcze on żyje. Żyje, jeszcze ani razu mnie nie trafił. No i już mnie nie trafi. Ech, ta walka była tak ekscytująca, że... Nie chcę mi się do niej wracać. Więcej żyć chyba już nie można mieć w tej grze. Okej, okay, spróbujmy dwa życia zdobyć. A, dobra, mam. Też się zastanawiam, chyba jednak... tutaj chyba też... Bo przedtem mówiłem o tych życiach w sensie serduszek. Ale wydaje mi się, że żyć powyżej 9, tych głównych żyć też nie można mieć. Dobra, pójdźmy do świata westernu. Jest chyba najciekawszy z tych wszystkich. Okej, okay, tutaj pojawią się przeciwnicy, których już znaliśmy. Właściwie nie, tu nie pojawią się tutaj przeciwnicy, których byśmy nie znali. Niemniej mamy tutaj pewien epizod z wagonikiem. Szczerze, nie wiedziałem, że można na ukol zrzucać tymi pudłami. Nigdy jakoś nie próbowałem
Szczególnie mi na tym nie zależało, no ale skoro to odkryłem, to spoko. Właściwie to będzie chyba jedyna część, w której będziemy normalnie sobie chodzić. Tutaj mamy już wagonik. I teraz tak. Tutaj będziemy uważać na głazy. Przynajmniej w pierwszej części, tylko głazy są naszymi głównymi przeciwnikami. Najlepiej jest zwalniać przed głazami, to nie ma szansy, że zostaniemy trafieni. Okej, jedziemy dalej. Chyba tutaj mamy już kulę i kula może nas trafić, jeżeli przejedziemy zbyt wolno. To znaczy przed nią samą powinniśmy zwolnić i w momencie, kiedy znajdziemy się pod nią, powinniśmy przyspieszyć tak szybko, jak to możliwe. Dobra, teraz mamy chyba miszmasz, bo będziemy też trochę szli z buta. Okej, tort się kończy, musimy zeskoczyć. No i tutaj jest właśnie ten moment, w którym musimy sami przejść. A, nietoperz, wąż. I tu chyba będzie kolejny nietoperz. Okej, i naszym głównym bossem będzie kot z kartami w cylindrze. Aha, dobra. I to też jest, i właściwie on ma u mnie drugie miejsce w rankingu najnudniejszy boss w tej grze. Naprawdę trudno jest zostać przez niego trafionym. A jego decyzje, właśnie to, co przed chwilą zobaczyliście. A przejdę sobie na ten, na stronę lewą, żeby pójść na prawą. Zastanawiam się, czy te karty są jakieś ostre, czy coś w tym stylu. To są jakieś shurikeny, czy coś. A, jednak mnie trafił. No ale zobaczcie, ja mam 5 żyć, nie? O. Dobra, kocie. No i nie ma. Dobrze mi się wydawało. Powyżej 9 żyć w tej grze nie można mieć, więc to jest jakby wada, bo w pierwszej części jednak mogliśmy tam mieć, to jest 16 nawet. Jeśli oczywiście udało nam się zdobyć je, a to nie było trudne. Okej, zostało nam ostatnie miejsce. Nie mamy zbytnio wyboru, musimy się tam udać. Świat przyszłości. W sumie jest, wydaje mi się, że jest świat dosyć ciekawy. Tutaj powracają nam przeciwnicy z pierwszej części. Zmierzymy się z robopsami. Boss też jest dosyć fajny. O nie, tylko nie krety. No tak, tych przeciwników też nie mogło zabraknąć. Niszczarka, czy jak to się tam zwie. Dobra, i tutaj napotkamy na myszy z procami, tak, mysz z procą, która atakuje nas tylko wtedy, kiedy nas wyminie. Widzicie, ta w ogóle nie zwróciła na mnie uwagi. Teraz tak, tutaj mamy zapadnie, dlatego warto tutaj przechodzić dość szybko. Tutaj coś chyba jest, gdy się nie mylę. Ano tak. Teraz już widzicie, że warto też przejść dołem, zamiast górą. Pomimo, że jest to krótsza droga. No i mamy robopsy, które swoją drogą nie są trudne. I teraz tak. Musimy jakoś przejść. Aj, teraz już nie dostanę tego życia, ale w sumie nie robi mi to, bo i tak nie mogę mieć więcej. Dobra, piesku, przejdź. O, i tu już się widzimy z bossem. A bossem jest...
jaszczurka w buldożerze. No i tak, aby ją zabić, musimy z tej właśnie, z tego miejsca, to znaczy miejsca pomiędzy tą kulą a kołami, znaczy gąsienicami, uderzyć ją tym odłamkiem. Ponieważ jeśli uderzymy tak, no to sami widzicie, że no, nic się nie dzieje. Jest to dosyć ciekawy boss. No na pewno nie tak nudny jak tamten kot i duch. No, atakuj mnie. Jestem gotowy na przyjęcie ciosu. Aczkolwiek, no, nie powiedziałbym, że jest trudnym bossem. W tej grze praktycznie nie ma trudnych bossów. No dobra, ile jeszcze razy mam cię uderzyć, żebyś zdechł? Dobra, mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. O, no i pokonałem go. Dostałem ostatni klucz i teraz mogę zmierzyć się z ostatecznym bossem. Chociaż w sumie nie, wiecie co, pozostawię was w niepewności. Przeszedłem 4 misje, tak jak w poprzednim let's playu, więc ostatnią odłożę sobie na trzecią część. Będzie to najkrótsza część, ale co tam. Dobra, zdobądźmy 2 nic nieznaczące życia. Okej, więc mamy klucze. Możemy tam wejść. No i cóż. Tym razem boss, znaczy ostatni boss, będzie trochę bardziej wymagający niż ten z pierwszej części. Powiem wam, że będzie wyglądał dosyć dobrze. No dobra, więc ja się na razie z wami żegnam i do następnego let's playa.